Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dziś spotykamy się również w kuchni, a to dlatego, że kuchnia to jest chyba takie miejsce, gdzie ciągle się sprząta, albo najczęściej się sprząta i ciągle jest coś do zrobienia. Przynajmniej tak jest w moim wypadku. Pomimo tego, że jestem sama, ciągle gdzieś tam coś przekładam, ciągle coś tam zmieniam i chociaż tych swoich szafkach mam zrobiony, wydaje się, w miarę porządek, to ciągle próbuję jeszcze coś tam pozmieniać, ulepszać, bo ciągle mi tam coś jeszcze nie pasuje. Nie będzie to taki filmik motywujący Was do sprzątania albo do jakichś tam zmian, bo myślę sobie, że motywację to musi znaleźć każdy w sobie. To nie jest tak, że filmik zobaczycie i już się bierzecie do roboty, bo właśnie w taki filmik obejrzeliście. Myślę, że nie. I myślę, że każda z nas potrzebuje właśnie motywację znaleźć w samej sobie. Po prostu mieć na to ochotę i czas. I wtedy takie zmiany, takie porządki może sobie zrobić. Ja właśnie korzystam z takiego czasu, że nie ma już tych upałów. Jest przyjemnie w mieszkaniu, nawet mogę powiedzieć, że trochę chłodniej, dużo chłodniej nawet niż było, ale to sprawia, że właśnie chce się coś w tym mieszkaniu zrobić. I postanowiłam zmienić taki układ kilku swoich półek, w których już mi się to niezbyt podoba. Pokupiłam sobie w Kiku, nie, nie w Kiku, w Pepco. Teraz się zastanowiłam, że to nie był Kik, tylko Pepco, bo mam cztery sklepy obok siebie, Dilca, Kika, Tediego i Pepco. Cztery te sklepy są obok siebie i się zastanawiam, w którym sklepie co ja szukałam i gdzie co kupiłam. Więc to na pewno, te pojemniki na pewno kupiłam w Pepco. I te pojemniki będą mi pasować do szuflad, które właśnie chcę tutaj zmienić. Trochę układ tych szuflad chcę zmienić i tu jest mi to potrzebne. No i oczywiście zrobię jeszcze w dwóch takich pojemnikach plastikowych, które jeden zakupiłam, bo mi pękł, a drugi mam, tylko po prostu muszę pozmieniać tam niektóre rzeczy. Dlatego, że w tej chwili trochę inaczej jem niż jadłam kiedyś, dlatego że muszę być na diecie takiej niskobiałkowej i niskopotasowej. Sporo rzeczy nie mogę jeść albo mogę jeść rzadko i w małych ilościach, więc dlatego muszę tam niektóre rzeczy pozmieniać, żeby te, które używam, były jak na, można to powiedzieć, na pierwszym planie, a reszta, żeby była trochę w głębi. Więc tutaj na pewno te półki z tymi plastikowymi takimi pojemnikami na pewno będę sobie zmieniać i będę robić. I ciągle tak właśnie odkładałam, że a to jeszcze nie teraz, a to jeszcze później, a to coś tam. No i teraz przyszedł taki czas, żeby właśnie te miejsca wreszcie umyć, domyć, poukładać i mieć przez jakiś czas znowu spokój. Dopóki znowu czegoś mi się nie nagromadzi albo znowu czegoś nie dokupię więcej, no i znowu zrobi się jakiś taki chaos i bałagan. Ale póki na razie mam jeszcze to pod kontrolą i wiem, że to chcę zrobić, to na pewno to zrobię. Do tych półek i wykorzystam przezroczyste pojemniki. Ja lubię przezroczyste pojemniki, bo po prostu widzę, co w nich jest. Niektóre mogą być takie matowe albo jakieś takie białe czy szare, ale najbardziej lubię przezroczyste, bo wtedy wszystko widzę, co mam. I takie lubię najbardziej. I właśnie takie pojemniki wykorzystam. One tutaj do szuflad kupiłam je z przykrywkami, ale tak przymierzyłam sobie, że będę je wykorzystywać jednak bez tych przykrywek, bo te przykrywki są troszeczkę, te pojemniki wchodzą mi, jakby mogła powiedzieć, na styk, a te przykrywki są ciut większe
Więc niestety nie da się już tych pojemników zamknąć, ale to nie szkodzi, bo nawet jak one będą otwarte, to będę mieć łatwiejszy dostęp do tego i myślę, że takie też w zupełności mi wystarczą. Więc takimi rzeczami się dzisiaj będę zajmować w mojej kuchni i myślę, że większość pań od czasu do czasu też takie przemeblowania w swojej kuchni robi. Ja, tak jak powiedziałam, wykorzystuję pogodę i wykorzystam jeszcze również na koniec coś, co powiem szczerze, jakoś tak w tym roku mi bardzo umknęło. A mianowicie żywe kwiaty. W ubiegłym roku mnóstwo kwiatów suszyłam, mnóstwo kwiatów zbierałam, robiłam z takich kwiatów polnych bukiety. W tym roku jakoś tak lato szybko zleciało i jakoś tak się potoczyło, że zupełnie o tym zapomniałam. I teraz, jak się już zaczął rok szkolny i tak chodzę i patrzę, to właściwie najwięcej jest w tej chwili kwitnie kwiatów w kolorach żółtych. I ten żółty kolor zainspirował mnie również do tego, żeby ubrać taką właśnie żółtą koszulkę dzisiaj. Więc ten żółty kolor kwiatów, czyli to słońce, które w nich jest, chcę jeszcze w domu zatrzymać. Przyniosłam takie spore naręcze i zrobię z tego dwa bukiety. Więc jak już będę mieć kuchnię wysprzątaną, to po prostu te bukiety rozłożę, żeby było tak przyjemnie przez jakiś czas, dopóki te kwiaty nie opadną, żebym mogła się nacieszyć ich urokiem, no i ewentualnie zmienić potem na inne. Wchodzą już wrzosy, królują. Lubię wrzosy, bardzo mi się podobają. Być może i tu jakieś wrzosy przyjdą. Jeszcze tego nie wiem, bo przyglądam się różnym jesiennym dekoracjom i jakoś tak powiem Wam szczerze, nie ujmuje mnie żadna, bo wiecie, już te dynie, już szyszki, to już po prostu wszystko było. I właściwie nie wiem, co ja bym w tych dekoracjach chciała, co by mnie się podobało i jaki to byłby ewentualnie kolor wiodący, czy to mógł być jakiś właśnie wrzos, czy to coś innego, nie wiem. Jeszcze się na takie rzeczy nie zdecydowałam. Trochę ten przeskok pogody sprawia też, że jeszcze o tym nie myślę. Być może jak tak długo będzie troszkę chłodniej, no to wtedy pomyślę, że może by coś wprowadzić takiego, co by jeszcze słoneczkiem zaleciało. Więc na razie nie wiem i na razie nie skupiam się na jesiennych dekoracjach, ale te właśnie kwiaty, które przyniosłam do domu, tak mnie urzekły tym swoim kolorem, że pomyślałam sobie o zrobieniu dwóch takich bukietów, żeby właśnie tym kolorem żółtym, słonecznym podkreślić tą moją wysprzątaną już kuchnię. Więc bukiety będę robić na samym końcu. Na pewno pokażę Wam efekt. A teraz będę się brać do pracy. Pokażę Wam, co ja chcę zmienić i w których momentach. I pokażę Wam, jak ja to robię. Bo oczywiście będzie się to wiązało również z myciem tego wszystkiego, z układaniem, przenoszeniem, ale efekt, myślę, będzie zadowalał mnie również. Kochani, to biorę się w tej chwili do pracy. Widzimy się później. Tu mam pojemniki, które kupiłam. Te są z Pepco, ten jeden jest z Teliego. Więc będę tutaj robić. I tu są dwie szuflady, które niestety nie wyglądają tak, jakbym chciał. Totalny miszmasz. Te pojemniki mi się tutaj nie podobają. No, muszę tu zrobić totalny porządek. Kolejna szuflada to jest właśnie taka ze ściereczkami. Tutaj są siatki, które noszę. Więc to też muszę niestety poukładać i zrobić tu porządek. To są te dwie szuflady. Kolejnym miejscem, które jest do zrobienia i które też już się bardzo zabałaganiło. Tu mam pojemniki, muszę te pojemniki poprzeglądać, ale widzicie, że na pojemnikach też jest mnóstwo rzeczy,
I po prostu jest tutaj pełen rozgardiarz. Więc muszę to wszystko wyjąć, wymyć i zrobić tutaj porządek i przejrzystość. Biorę się teraz do opróżniania szuflad, mycia i przygotowywania pod nowy wystrój. No, widzę, że tu trzeba naprawdę będzie dużo, dużo zrobić, ale przepraszam Was, muszę to zrobić dwoma rękami. No i bierzemy się. Teraz takie porządki, mycie, jak to zwykle bywa w tych szufladach, do których się rzadko zagląda, zawsze jest coś do umycia. Tak samo i w mojej również. Odklejam teraz naklejki z tych plastikowych pojemników i pokażę Wam cenę. Zobaczcie, te pojemniki były po 10 zł, więc wydaje mi się, że niezbyt drogie. Zobaczcie, te pojemniki mają takie ładne przykrycia, ale ja niestety tych przykryć tutaj nie użyję, bo po prostu one są trochę za duże. Dwa te pojemniki fantastycznie mi tutaj weszły. No i jeszcze tam z tyłu dołożyłam taki koszyczek, bo jest przestrzeń na niektóre rzeczy, które się tam pewnie nie zmieszczą w tych dwóch koszykach. Z kolejna wyciągnę to wszystko i będę tutaj robić od nowa porządki. Tak wygląda zrobiony przeze mnie porządek w tych szufladach. Bardzo mi się to podoba. Tu mam wszystkie takie siatki, z którymi chodzę na zakupy. Tu są ściereczki. Tam jeszcze jest trochę ściereczek i takie ściereczki, którymi wycieram kurze. I to jest ta szuflada. A w tej górnej szufladzie też wygląda zupełnie inaczej. Tu sobie zostawiłam wszystkie woreczki z Ikei i takie woreczki śniadaniowe plus worki do kosza, a tu widzicie, są rękawy do pieczenia, folia aluminiowa, folia zwykła. Tutaj mam stolnice takie do, a tutaj zobaczcie, tu są gąbki, tu takie zostawiłam, czasem garnek trzeba od spodu gdzieś tam trochę doszorować, więc takie coś, sznurek. No i zostawiłam jeszcze, co prawda plastikowe, ale rurki. I wydaje mi się, że teraz to naprawdę już w tych moich szufladach jest porządek. Teraz kolej na te półki i tu też sporo rzeczy do wyjęcia i umycia całych tych półek. Góra już umyta. Teraz biorę się za wyciąganie tych wszystkich pojemników, które mam na dole. No i będę tutaj tą część myć. Pojemniki posegregowane. Tu jest z samymi makaronami. Tu jest taki miszmasz, bo tu są puszki, trochę sezamu, brązowy cukier, skrobia ziemniaczana. A tutaj mam sól. Mam tu tylko sól kłodawską, miałką i grubszą. I tu są mąki. Tutaj mąka kokosowa. Kokosowa, jest mąka owsiana, mąka ryżowa, mąka jaglana, takie inne mąki, które czasem wykorzystuję do różnych rzeczy. I teraz te pojemniki przykrywam i wkładam na półkę. Ostatni ten pojemnik uzupełniłam mąkami, które tutaj mam, mąką białą, mąką taką do wypieku chleba. I dołożyłam tutaj jeszcze kaszę i drobną i kaszę jaglaną, ale te kasze na razie zostają zapomniane, bo na razie jeść ich nie mogę. Moje półki są już uzupełnione, także tak to wygląda. Myślę, że całkiem dobrze.
Dołożę tu jeszcze do makaronów ryż, który jeszcze jest taki w woreczkach, zostały ostatnie, więc dokładam. No i myślę, że plan wykonany, kuchnia wysprzątana. No i mogę powiedzieć, że osiągnęłam zamierzony efekt. Podoba mi się to, co zrobiłam. Teraz jestem zadowolona, bo jest tak, jakbym chciała. Mam nadzieję, że to już zostanie i tego zmieniać nie będę. A za chwilę przystąpię do rzeczy, którą lubię bardzo, czyli do układania bukietów. Kocham kwiaty, a zwłaszcza te żywe. I zaraz będę z nich robić dwa bukieciki i zobaczycie, jak to po prostu wyjdzie. A jak już skończę i pokażę Wam efekt końcowy, to będziemy, kochani, się już żegnać. Będę Wam dziękować za spotkanie. Będę prosić o łapki w górę, o komentarze i na pewno spotkamy się w kolejnym filmiku. Więc zapraszam do tego, żebyście obejrzeli, jak ja układam bukiety dla siebie. Zobaczcie, zebrałam sobie takie ostatnie kwiaty. Mają przecudny żółty kolor, taki słoneczny, piękny, więc pomyślałam, że właśnie z tych ostatnich kwiatów zrobię sobie dwa bukiety tutaj do kuchni. Bo jak już kuchnia jest wysprzątana, elegancka, no to jakiś taki fajny akcent jest potrzebny. Więc za chwilę będę robić dwa bukiety. Będę teraz obrywała wszystkie te zielone części, żeby ich było jak najmniej. I będę tutaj właśnie wkładać do tych moich wazoników. Bardzo takie bukiety mi się zawsze podobały, bo mają właśnie tą barwę, którą uwielbiam, czyli ten żółty kolor. Ja też mam dzisiaj żółtą bluzkę na sobie. Taką, wiecie, żeby jeszcze trochę jesienią zostawić tego słońca, bo myślę, że może być tak, że przed nami będzie dużo nieprzyjemnych dni, takich ponurych, takich, wiecie, których nie lubimy. Więc jeszcze, póki możemy, zatrzymajmy właśnie jak najdłużej tą żółtą barwę i to słońce, właśnie choćby tylko w takich naszych bukietach. Ja się cieszę, że pod koniec lata, początkiem jesieni jest dużo żółtego koloru, bo żółty to słońce, a słońce to zawsze bardzo fajne, przyjemne wspomnienia i nawet jakby to była zima, a zaświeci słońce, to my już czujemy się inaczej. Dobrze, teraz trochę włożę do tego drugiego, bo tu już w jednym mam, to jest nieduży wazonik, więc myślę, że tutaj wiele nie potrzeba, bardziej w tym, ale tu jest płytszy, muszę troszeczkę poprzycinać i za chwilę pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. Lubię taki widok. Kuchnia wysprzątana. Piękny bukiet po tej stronie na stoliku. Bardzo tutaj urokliwie wygląda. Taki przepiękny, słoneczny akcent. A po drugiej stronie też przepięknie tu wygląda, też takiego fajnego charakteru tu nadaje. Bardzo mi się podoba. Lubię taki widok. Wysprzątana, czysta kuchnia. To lubię. Czyli porządki w kuchni zakończone.